Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko z nami o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radio słuchaczy. Pani poseł, czy unijne pieniądze dla Małopolski są zagrożone po tym, jak radni sejmiku zdecydowali się na utrzymanie uchwały o LGBT? O takim zagrożeniu mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz, a stawką jest 2,5 miliarda euro unijnych pieniędzy, które trafić mają na ochronę zdrowia i do przedsiębiorców. Czy ta deklaracja może spowodować, że te pieniądze nie trafią do regionu również? W ogóle ta kwestia to ma kilka jakby poziomów, o których powinniśmy wspomnieć. Po pierwsze, to są środki Unii Europejskiej, które są przeznaczone na odbudowę praktycznie całej Europy po pandemii, ale również pochodzą z kolejnej perspektywy finansowej. Pamiętajmy o tym, że te środki biorą się ze składek, między innymi ze składek, które płyną do Polski. Unia Europejska określiła pewne zasady dysponowania tymi pieniędzmi. Ważne jest, aby one były wydatkowane przez poszczególne kraje zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, jak również w kraju, czyli powinny być wydawane na podstawie na przykład ustawy o zamówieniach publicznych, powinny być wydawane na podstawie konkretnych rozporządzeń czy konkretnych aktów prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, bo o takich mówimy, to generalnie tutaj trudno jest mówić wprost, że traktaty europejskie jakby warunkują przekazanie środków w zależności od jakiejś ideologii wyznawanej w danym kraju, czy powiedzmy porządku prawnego, który się określa. Więc tu jest ta wątpliwość, czy rzeczywiście Unia może za taką czy inną uchwałę karać konkretne samorządy. Ale odnosząc się do już konkretnych naszych lokalnych uwarunkowań. Myślę, że wiele przekłamań jest w tych przekazach do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej. Tutaj przodują w tym posłowie opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej czy SLD. Zresztą widać było na ostatnim posiedzeniu sejmiku, że taką główną rolę odgrywali posłowie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, którzy próbowali zdominować wręcz obrady sejmiku. To świadczy o tym, jak głęboko są upolitycznione samorządy i nad czym bardzo ubolewam, bo jednak samorządy to są struktury, które powinny działać jak najbliżej miejscowych problemów, rozwiązywać te problemy ludności, natomiast nie wikłać się w jakąś politykę ogólnopolską czy ogólnoświatową. Natomiast opozycja doprowadziła do tego, że samorządowcy zaczynają jakby kopiować te zachowania polityków, które występują na arenie ogólnopolskiej. Natomiast chcę jeszcze podkreślić jedno, kolejną taką warstwę tej całej sytuacji związanej z tą uchwałą. Małopolska jest regionem w kraju, który szczególnie dba o rodziny. I ta uchwała, która była podjęta w 2019 roku, była nakierowana głównie na troskę o rodzinę. Na troskę o rodzinę składającą się z mężczyzny, z kobiety, w której w skład wchodzą dzieci, dziadkowie, pradziadkowie. My zawsze bardzo ceniliśmy sobie rodziny i taka była też intencja. Z tego, co mówi przewodniczący sejmiku, pan profesor Duda, prawdopodobnie ta uchwała będzie modelowana. Być może znalazły się w niej... Czyli będzie zapis o ochronie rodzin, a nie... Taka była też intencja tej uchwały. Natomiast ja chcę podkreślić jedno, że jak przeczytamy dokładnie treść tej uchwały z 19 roku, to mówimy o niepromowaniu ideologii LGBT. Tam nie mówimy o występowaniu przeciwko osobom, które nie są heteronormatywne, tylko o promowaniu tej ideologii. Wiemy doskonale, co się działo w szkołach, co się dzieje w szkołach, jakie różnego rodzaju środowiska próbują bez zgody rodziców chodzić na teren szkół i przeprowadzać różnego rodzaju pogadanki z uczniami. Wiemy, jakie też są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi wręcz o jakiejś takiej seksualizacji dzieci. Dlatego też w trosce o dobro polskich rodzin na pewno jakiś dokument powinien zaistnieć. Cieszę się, że tutaj dialog trwa. Przewodniczący sejmiku deklaruje taką wolę przygotowania kolejnej uchwały. Jest też dialog
z Komisją Europejską i wierzę w to, że te środki, które są obiecane dla Małopolski, to one wpłyną i będą służyły rozwojowi naszej ojczyzny i naszej Małopolski. Samorządowcy tymczasem starają się o pieniądze z Polskiego Ładu, składają wnioski. No właśnie, powiat tarnowski wycofał się ze swojego drugiego wniosku, zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie z Polskiego Ładu największej w historii powiatu inwestycji wartej 150 milionów złotych, tłumacząc to tym, że no, najkrócej mówiąc, jest to kwota nierealna do tego, żeby ją otrzymać. Chodzi o drogę Siepietnica-Lubaszowa, o tym mówiliśmy na antenie, o długości ponad 20 kilometrów, która miała być właśnie tą bezlimitową inwestycją zgłoszoną w ramach rządowego programu. Ostatecznie powiat zdecydował się aplikować o znacznie mniej pieniędzy na dużo tańszą inwestycję, czyli modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, na którą potrzeba 1 200 000. No właśnie, pani poseł, na ile te bezlimitowe wnioski mają szansę przejść weryfikację? Czy te nieograniczone wnioski są jednak ograniczone w tym rozdaniu? Pani redaktor, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, te środki, które będą do dyspozycji między innymi samorządów, ale również przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, będą sukcesywnie w najbliższych kilku latach wpływały do beneficjentów. Pamiętamy poprzednie perspektywy finansowe, kiedy nie wszystkie nagle konkursy były ogłaszane, tylko sukcesywnie poszczególne, w poszczególnych priorytetach, w poszczególnych obszarach były prowadzone nabory. W związku z tym w tej chwili my rozpoczynamy dystrybuowanie tych środków. Pierwsza transza, która już zostanie uruchomiona w tym roku, to jest kwota ponad 20 miliardów złotych, która wpłynie na inwestycje do samorządów. Trzeba podkreślić, że jest to ogromne wsparcie samorządów. Wiemy, że będą realizowane różnego rodzaju projekty. Dlatego które, też pani poseł, projekty mają szansę przejść? Pani redaktor, tak jak powiedziałam, cała kwota, która jest do dyspozycji, jest dzielona na pewne etapy. Nie możemy też spowodować, że nagle wszystkie samorządy zaczną realizować potężne inwestycje, czy zgłoszą się ośrodki na realizację potężnych inwestycji, a potem będą miały problemy z wykonaniem. Wiemy, że nagły napływ dużej gotówki na inwestycje w danym obszarze może spowodować braki wśród wykonawców, oczywiście eskalację pewnych cen, które zresztą, którym mamy teraz też do czynienia. Dlatego też należy w sposób taki rozsądny, zaplanowany, zgodnie z harmonogramem wydawać te środki. I jeszcze raz przypominam, w tej chwili jest to pierwszy nabór. Prawdopodobnie w czwartym kwartale będzie kolejny. 2020 rok to są kolejne lata, kiedy te środki będą mogły być wydawane. Wiemy, że z Krajowego Planu Odbudowy to mamy czas do wydania tych środków do 2023 roku. W związku z tym naprawdę nie należy jakby zbyt mocno naciskać na to, aby wszelkie inwestycje, które są niezbędne w danej jednostce samorządu terytorialnego, były wykonywane już teraz i w tym momencie. Te pieniądze mają pomóc samorządom podnieść się po pandemii. Niektórzy samorządowcy składają wnioski, ale mają przy okazji zastrzeżenia do programu Polski Ład. Na przykład wójt gminy Dębica, Stanisław Rokosz, na naszej antenie mówił, że gmina co prawda może otrzymać fundusze z państwa na realizację wyznaczonych projektów, ale jednocześnie może być stratna na wpływach z podatku PIT. Wyliczył nawet, że w ten sposób gmina Dębica może stracić kilka milionów złotych. Jest takie zagrożenie, pani poseł? Panie redaktorze, no właśnie z przykrością trzeba stwierdzić, że niektórzy samorządowcy powtarzają wręcz briefy, które przekazują konkretne partie polityczne swoim działaczom. To jest właśnie taki dowód na takie mocno polityczne podejście. Ja chcę podkreślić jedno, że minister finansów analizował przychody i sytuację finansową w samorządach i zarówno rok 2020, jak i pierwsza połowa 2021 roku nie wykazują rażącego spadku dochodów samorządu. Mało tego, trzeba pamiętać o tym, że rząd wielokrotnie wspierał samorządy. Przecież w poszczególnych transzach samorządowych otrzymywali wiele środków, które mogły przeznaczać zarówno na działalność bieżącą, jak i również na inwestycje. I tak się działo. Jeżeli popatrzymy na przykład na inwestycje, które są realizowane w tej chwili w samorządach, to chyba naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby powiedzieć, że nie widzimy takiego boomu, jeżeli chodzi o rozwój całej infrastruktury w poszczególnych samorządach. Przecież ile dróg lokalnych się buduje, ile hal sportowych, ile powstaje domu klubów seniora, przedszkoli, inwestycji w oświatę, w służbę zdrowia.
nie pamiętam okresu, kiedy tak wyraźny był rozwój właśnie w tych samorządach. No a narzekania dalej słyszymy. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne środki Polski Ład dla samorządów, w ramach którego 8 miliardów złotych jeszcze w tym roku zostanie przekazane do samorządów lokalnych, które będą mogli wydać właśnie na działalność bieżącą, po to, aby mogli skonstruować budżety, bo wiemy, że budżety w tej chwili są konstruowane na 2022 rok. I aby nie stwarzać dla nich problemów. Myślę, że takiego wsparcia, jakie mają samorządy teraz w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, do tej pory nie było. Ja, proszę Państwa, pracowałam przez prawie dwie kadencje w Sejmiku Województwa Małopolskiego, też jako dyrektor szpitala mogłam obserwować, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o rząd. I muszę powiedzieć, że to, jakie wsparcie otrzymują teraz szpitale, a jakie było za czasów Platformy i PSL-u, to jest nieporównywalne. Ja pamiętam, że dotacje, które w ogóle z budżetu państwa Szpital Brzeski w ogóle nie otrzymywał dotacji, natomiast z województwa otrzymaliśmy kilka milionów złotych. W tej chwili to jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów. I to nie tylko Szpital Brzeski, bo Bocheński, Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, to są potężne wsparcia i naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby oskarżać rząd o niedocenianie samorządów. Pani poseł, to a propos właśnie tej rzekomej złej woli. Mówi pani też przy okazji tych wniosków do Polskiego Ładu o takim rozsądnym i realnym podejściu przy obliczaniu i składaniu tych wniosków o inwestycje. Niektórzy właśnie obawiają się, że inwestycje będą trudne do zrealizowania, bo ceny materiałów budowlanych rosną ostatnio jak szalone. Ja tylko przypomnę, że przez chwilę była nawet obawa, czy budowa mostu w Ostrowie nie jest zagrożona, bo na rynku brakowało stali, a jej cena mocno poszybowała w górę. Dlaczego te ceny są tak windowane? Co o tym decyduje? No, to jest normalne prawo rynku, popyt, tak? Jeżeli jest zwiększony popyt, to w tym momencie te dobra, które są deficytowe, no, są wyceniane wyżej. No, oczywiście nie pochwalam tego, że następuje taki wyraźny wzrost, szczególnie tutaj w tym obszarze usług budowlanych, ale z drugiej strony, no, szanowni państwo, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że Polska się rozwija, że jest bardzo dużo inwestycji realizowanych, jest popyt na materiały budowlane, na usługi, na wiele różnych takich otaczających usług właśnie ten sektor, czyli polska gospodarka bardzo dobrze się rozwija i dlatego też mamy jakby z takimi efektami ubocznymi do czynienia. Narodowy Bank Polski monitoruje sytuację, jeżeli, bo rozumiem, że zmierza pani w kierunku inflacji, więc jest tutaj monitorowana na bieżąco ta sytuacja. No właśnie, kiedy ta karuzela cenowa się zatrzyma, pani poseł. Rząd polski na bieżąco analizuje tę sytuację, analizuje wzrost cen w poszczególnych koszykach, bo to my możemy też wybiórczo mówić, że na przykład jakiś towar zdrożał 100%, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z obniżką pewnych dóbr, pewnych usług czy pewnych towarów, więc należy to oceniać w formie pełnego pakietu. Takie analizy trwają i jeżeli będzie to przybierało niebezpieczne dla naszej gospodarki, dla Polaków rozmiary, to na pewno odpowiednia reakcja rządu, prezesa Narodowego Banku Polskiego będzie. Pani poseł, jakie są przewidywane scenariusze w związku z czwartą falą? Czy istnieje ryzyko zamknięcia restauracji, salonów fryzjerskich czy siłowni? Co będzie się działo na jesieni? No, my wszyscy wierzymy i ja również w to, że ta czwarta fala, no w zasadzie można powiedzieć, że na początku jej jesteśmy, ale nie będzie przebiegała w taki dramatyczny sposób, jak przebiegały te poprzednie, czyli głównie druga i trzecia. Będzie to się działo dzięki temu, że wiele osób się zdecydowało na szczepienia. I tutaj apel do wszystkich jeszcze niezaszczepionych. Szanowni państwo, naprawdę zaszczepcie się, bo to jest ostatni moment, kiedy można uzyskać tę odporność. Zbliża się jesień. Jesień już sama z natury swojej jest taką porą roku, która powoduje, że następuje wiele takich zakażeń, infekcji wirusowych, grypopodobnych. One będą nas jeszcze bardziej usposabiać do zakażenia koronawirusem i będą też powodowały, że ten przebieg infekcji może być o wiele gorszy. Dlatego
wykorzystajmy ten moment jeszcze końcówkę lata, zaszczepmy się. Wiele osób już przechorowało. W związku z tym też tak szacujemy, że około 50-60% Polaków już posiada tę odporność albo nabytą w wyniku przechorowania. Pani poseł, czy przy tej wyszczepialności istnieje groźba zamknięcia właśnie tych miejsc, o których mówiłam? Jeżeli ten trend się utrzyma, bo nie możemy też mówić, że nagle spadła ta dynamika. Oczywiście jest ograniczona i to jest, jeżeli chodzi o dynamikę szczepień. Myślę, że to jest spowodowane też wakacjami, bo wiele osób nie myśli o tym, że powinno się zaszczepić, tylko wyjeżdża na wakacje. Zbliża się wrzesień. Myślę, że we wrześniu i dzieci będą miały szansę zaszczepienia się w szkołach. W związku z tym ta wyszczepialność będzie większa i ja wierzę w to i mam nadzieję. Zresztą analizując pewne wskaźniki, czy dysponując wiedzą, która no, jest w dyspozycji osób decydujących o na przykład pewnych podejmowanych restrykcjach, no, ufam w to, że jednak nie będzie potrzebne podejmowanie tak drastycznych metod, ale jednak mimo wszystko dużo zależy od nas. Dzieci wrócą do nauki stacjonarnej na stałe, no, czy tylko na chwilkę? Minister nauki, edukacji i nauki, profesor Czarnek, powiedział wyraźnie, że od 1 września otwieramy szkoły, dzieci uczestniczą, czego chyba sobie wszyscy życzymy i dzieciom też życzymy, żeby jak najlepiej się czuły w tych szkołach. Wierzę w to, że to nie będzie na kilka tygodni, tylko to już będzie, stanie się już normą, że dzieciaki będą uczestniczyły w nauczaniu w sposób stacjonarny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko była naszym gościem. Dziękuję bardzo.